Zadanie. Oblicz siłę nacisku na podłoże cegły o wymiarach, jak na rysunku, i masie 4,2 kg. Oblicz ciśnienie, jakie wywiera na podłoże, gdy stoi na największej i na najmniejszej ścianie. Wypiszmy dane. W danych umieścimy masę 4,2 kg oraz sam rysunek z podanymi wymiarami też umieścimy w rubryce dane, zaś co umieścimy w szukanych. W szukanych po pierwsze umieścimy siłę nacisku, czyli F równa się znak zapytania oraz jak widzisz tutaj szukane jest także ciśnienie. Wiadomo, podczas obliczenia ciśnienia warto mieć zarówno siłę, jak i powierzchnię. Siłę w newtonach, a powierzchnię w metrach kwadratowych. Warto te jednostki od razu zamienić na metry. Czyli tutaj otrzymujemy 0,25 metra, tutaj 0,12, a tutaj przesuwamy przecinek również o dwa miejsca w lewą stronę, 0,065 metra. W zadaniu oczywiście będziemy korzystać ze wzoru na ciśnienie równa się F przez S. Przejdźmy najpierw do pierwszego przypadku, czyli do obliczenia ciśnienia, jakie wywiera na podłoże ta oto cegła, gdy jest położona na największej ściance, czyli tak jak tutaj na rysunku. Na ściance o wymiarach 25 cm na 12 cm. Na początku obliczymy powierzchnię. S1 równa się. Ale weźmiemy już te właściwe jednostki zaznaczone na niebiesko, czyli mamy 0,25 metra razy 0,12 metra. Po wymnożeniu otrzymujemy 0,03 metra kwadratowego. Dalej obliczymy siłę nacisku, czyli naszą tak naprawdę pierwszą szukaną. F równa się M razy G, masa razy przyspieszenie ziemskie. Tutaj wstawimy przybliżone przyspieszenie, czyli 10 metrów na sekundę kwadrat. A więc F ze wzoru równa się masa, jest w danych 4,2 kg razy 10 metrów na sekundę kwadrat. Wymnażamy przez 10, przecinek wyląduje nam za dwójką z prawej strony, czyli otrzymamy 42 i oczywiście newtony. Przejdźmy teraz do obliczenia ciśnienia. Ciśnienie tej największej ścianki jest równe 42 newtony podzielone przez powierzchnię 0,03 metra kwadratowego. Po podzieleniu otrzymujemy 1400 paskali. Wiadomo, newton przez metr kwadratowy to paskal, a tutaj możesz skorzystać albo z kalkulatora, albo po prostu przecinek przesuwasz o dwa miejsca w prawą stronę, czyli w mianowniku będziemy mieć 3, a w liczniku również przecinek przesuwamy o dwa miejsca w prawą stronę, czyli mamy 4200 i następnie skracamy na 3 i otrzymujemy taką oto liczbę. Ok, teraz przejdźmy do drugiego przypadku, czyli do takiego przypadku, kiedy nasza cegła stoi na najmniejszej ściance, czyli na tej konkretnie 12 cm na 6,5 cm. Widzisz? Teraz nasza cegła stoi pionowo i wykonajmy podobne obliczenia. Siła nacisku została już obliczona w poprzedniej części zadania, teraz szukamy tylko tego oto ciśnienia. Więc S równa się, powierzchnia nam się zmniejszyła, ponieważ mamy tutaj mniejszą ściankę i wymnażamy te oto wymiary zaznaczone na niebiesko. Czyli 0,12 razy 0,065. Po wymnożeniu pisemnym otrzymujemy 0,078 metra kwadratowego. Jest to powierzchnia małej ścianki. Siła nacisku została już wcześniej obliczona i jest ona równa 42 newtony, a do mianownika wstawiamy powierzchnię, tak jak mówi ten wzór. Ta powierzchnia wylądowała nam w mianowniku. Te wartości dzielimy na kalkulatorze, gdyż liczby nie są zbyt przyjazne i otrzymujemy 5384,6 paskala. Możemy teraz dać odpowiedź. Siła nacisku cegły jest stała i wynosi 42 newtony. Jest to odpowiedź na pierwsze pytanie zawarte w zadaniu. Dalej. Ciśnienie, jakie wywiera cegła na podłoże, gdy leży na największej ściance, wynosi 1400 paskali.
zaś gdy leży na najmniejszej ściance, wynosi około 5384,6 Pascala. Chciałbym, abyś zauważył, że im mniejsza jest powierzchnia, tym ciśnienie jest większe. Widzisz, tutaj ciśnienie jest większe. Tutaj mieliśmy cegłę leżącą na dużej ściance, więc ciśnienie wywierane na podłoże jest sporo mniejsze od ciśnienia w drugim przypadku.